Jest szansa, że niebawem państwo pozwoli rodzicom niepełnosprawnych dzieci na dorabianie doświadczenia pielęgnacyjnego. Średni koszt utrzymania i leczenia ciężko chorego dziecka, i to na podstawie danych z 2020 roku przed inflacją, wynosi między 5300 a 6400 zł. Te wyliczenia nie uwzględniają kosztów rodzinnych czy psychicznych, a przecież jeśli choruje dziecko, to choruje cała rodzina. Świadczenia, jakie w takiej sytuacji proponuje państwo, jak wyjaśnia Wojciech Zięba z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, ograniczają się do jednorazowego zastrzyku w postaci 4000 zł, środków z programu 500+ i zasiłku pielęgnacyjnego. Jest jeszcze świadczenie pielęgnacyjne, tu jednak mnożą się już trudności. Pobierając świadczenie pielęgnacyjne, opiekun musi zrezygnować z pracy. Nie może tej pracy wykonywać legalnie i musi utrzymać siebie i swoje chore dziecko za te 2458 zł. Według wyliczeń Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka państwo przeznacza na chore dziecko albo 716 zł, albo przy uwzględnieniu świadczenia pielęgnacyjnego 3174 zł, przy czym same koszty opieki nad dzieckiem wynoszą ponad 5000 zł. Dlatego postulat, by wreszcie pozwolić pobierać rodzicom świadczenie pielęgnacyjne przy możliwości podjęcia pracy, jest od dawna podnoszony w środowisku osób z niepełnosprawnością. Chcielibyśmy już mówić o konkretach, kiedy będzie przygotowane rozwiązanie. My wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby połączyć właśnie możliwość tej asystencji, połączyć z możliwością dorabiania. Asystent osoby niepełnosprawnej ma za zadanie jej wsparcie i aktywizację. Nad nowym rozwiązaniem prace toczą się w Kancelarii Prezydenta. Są częścią szerokiej propozycji, w której swoje postulaty zgłasza też pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik i mówi o możliwości rozwiązania przejściowego, gdy połączenie dorabiania z asystencją nie byłoby na razie możliwe. Gdyby się okazało, że to jest jakoś czasowo bardziej odległe, to równolegle też przygotowujemy rozwiązania, które na ten moment wdrożyłyby tylko możliwość samego dorabiania. W roku 2021 osoby z niepełnosprawnościami skorzystały z ponad 4,5 miliona godzin wsparcia asystencji. W roku 2022 było to już 11 milionów godzin. Łączne nakłady na wsparcie osób niepełnosprawnych wzrosły i w ubiegłym roku wyniosły 38 miliardów złotych. Wciąż jednak koszty opieki były przerzucane przez państwo na rodziców.